Czy meble mogą być akustyczne? Czy akustyczność oznacza, że coś jest brzydkie? 21 maja 2016 roku w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie zorganizowano seminarium Akustyka, meble i wnętrza. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Laboratorium Akustyki Technicznej i firmę Bejot, producenta mebli biurowych, posiadającego taki tam tytuł gazeli biznesu. Było to podsumowanie zrealizowanego projektu badawczego Pasywne akustyczne materiały do produkcji mebli prowadzonego przez konsorcjum uczelni z udziałem producentów jako wolontariuszy. Przybyłych gości powitał kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej profesor Tadeusz Kamisiński, prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki dr habilitowany inżynier Grzegorz Cieplok zainaugurował wydarzenie, zaznaczając kontekst, w który wpisuje się działalność katedry na tle całego wydziału. Następnie kierownik katedry profesor Jerzy Wiciak zabrał głos, wyrażając zadowolenie i nadzieję na nawiązanie wielu owocnych współpracy. Wydarzenie miało na celu pokazanie, że jest możliwe stworzenie mebla, który będzie ładny, akustyczny i komfortowy, ale wymaga to dużego nakładu prac i wiedzy. Element wiedzy był zasygnalizowany poprzez prezentację nowej książki pod redakcją profesora Smardzewskiego i profesora Kamisińskiego pod tytułem Właściwości akustyczne materiałów stosowanych w meblarstwie. Ponadto profesor Kamisiński przedstawił możliwości badawcze Laboratorium Akustyki Technicznej, w którym projekt zrealizowano. Następnie ja wyjaśniłem podstawowe pojęcia akustyczne, a po mnie dr inżynier Adam Pilch przedstawił nowe normy opisujące wymagania akustyczne dla biur typu open space oraz normalnych pomieszczeń. Podczas krótkiej przerwy kawowej uczestnicy mieli możliwość organoleptycznie poznać akustyczne rozwiązania Bejot, w tym moje ulubione WW z serii 9. Po przerwie profesor Jerzy Smardzewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił ogrom zagadnień pozaakustycznych, o które należy zadbać przy projektowaniu mebla. Nie macie pojęcia, jak skomplikowany jest dobór chociażby pianki wyścielającej siedzisko, jej grubości i pozostałych parametrów. Na finał tej części wydarzenia głos zabrała przedstawicielka Bejotu, Katarzyna Owsianna, która wskazała, jak wykorzystano opisaną wcześniej wiedzę i możliwości w produktach oferowanych przez tę firmę. Nie zapomniano tutaj o designie, który także był opracowywany podczas wdrażania projektu. Na koniec uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wnętrz laboratorium, w którym badano akustykę rozwiązań firmy Bejot, w tym komorę pogłosową i bezechową. Bardzo mnie cieszy, że przemysł dostrzega potrzebę i widzi zalety współpracy z ośrodkami naukowymi w celu projektowania nowych produktów. Mam nadzieję, że będzie więcej takich firm i wydarzeń. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Marcin Zastawnik.